Więc dobry wieczór wszystkim. Rozpoczynamy dzisiejszy webinar. Dzisiaj webinar troszkę inny, bo podzielę się swoimi trzema problemami podczas kotwiczenia. Czy to są złożone problemy, czy nie? Zobaczycie. Zdarzyło mi się, podeprę te wszystkie informacje trochę teorią, trochę budową, trochę DTR-ką kotwicy, więc myślę, że będziecie zadowoleni dzisiaj z tego webinaru. Więc zapraszam. Jak będzie wyglądał ten webinar? Najpierw opowiem o tych trzech przypadkach, potem zaproszę do sesji pytań i odpowiedzi. W tej sesji już wyłączę nagrywanie, tak żeby ewentualnie każdy mógł zabrać głos, bo nie każdy chce, żeby być nagrywany. Więc najpierw ja poopowiadam, a potem zaproszę do dyskusji. Pierwszy przypadek, czy trudny, czy nietrudny, sami ocenicie, zassanie kotwicy przez dno morskie. Trzeci etap wybierania kotwicy, podnoszenia kotwicy, tak jak ja to poukładałem w swoim kursie na etapy, całą procedurę, to jest wyrwanie kotwicy z dna. I co do zasady powinno się składać z takich trzech elementów, a więc wybieramy łańcuch. Tu będzie dziób stanie nam tuż nad łańcuchem. Zaczynamy wyrywać tę kotwicę. W tym momencie słyszymy takie, nie widać prezentacji. OK, super, super, właśnie cały ekran. Więc dzisiaj powiem o trzech problemach kotwiczenia, które mi się zdarzyły. Ja już je dzisiaj wymieniłem. Pierwsze, zassanie kotwicy przez dno. Dzięki za info. Zassanie kotwicy przez dno. Czy to jest trudne, czy to jest jakiś wielki problem? Sami ocenicie. Trzeci etap, czyli wyrwanie kotwicy z dna. Trzeci etap wybierania, podnoszenia kotwicy z dna od kotwiczenia. Z trzech elementów się tak naprawdę składa. Pierwszy to jest wybranie tego łańcucha. Drugi to jest moment, kiedy winda kotwiczna zaczyna tak charakterystycznie miauczeć i kotwica jest wyrywana z dna. No i trzeci moment, kiedy słyszymy, że ta kotwica przestaje miauczeć i wyrywamy i wybieramy ją do góry. Jaki ja miałem problem? Tu oczywiście proszę nie zwracać uwagi na proporcje, bo te proporcje specjalnie do prezentacji zostały troszkę zachwiane. A mianowicie było tak, że po tym jak został wybrany luz na łańcuchu, urządzenie kotwiczne, a tak dokładnie winda kotwiczna zamiałczała i nie była w stanie wyrwać kotwicy z dna. Pomimo tego, że winda kotwiczna na Blue Rhino jest dość spora, dość dużej mocy, nie potrafiła sobie z tym poradzić. Kotwica została zacięta szkoleniowo w dnie, na wstecznym, tak żeby ona dobrze trzymała i niestety podczas wybierania tej kotwicy nie była w stanie winda jej wyrwać z tego dna. Jakie możliwe są rozwiązania na to? Pierwsze możliwe rozwiązanie to jest zaczynamy płynąć na wstecz w ten sposób, że nie luzujemy tego łańcucha po to, żeby trzon kotwicy zaczął zmieniać swój kąt. Możemy to zrobić na kilka etapów, jak już wybierzemy, podpłyniemy kawałek, wybierzemy znowu luz na kotwicy, ponownie wybierzemy, no i z powrotem, jak już mamy tę kotwicę wyrwaną z dna, na łożu i mamy kotwicę. Drugie możliwe rozwiązanie to jest wyrwanie kotwicy płynąc delikatnie do przodu. A więc też tutaj mamy wybrany łańcuch na tak zwaną blaszkę i płyniemy do przodu i w ten sposób wyrywamy tę kotwicę. Gdyby ktokolwiek miał zejść na dno i wyrwać tę kotwicę, to właśnie tak by zrobił. Złapałby za trzon i wyrwał ją z dna. No i potem można cofnąć, podnieść do góry
i ustawić ją na łożu. Podsumowanie tego problemu, a tak naprawdę wymiana zalet i wad tych rozwiązań. Ten manewr z płynięciem do tyłu wydaje się dość łatwiejszy, więc dla niewprawnych skiperów będzie ten manewr łatwiejszy. Druga rzecz, jeżeli będziecie wyrywać tę kotwicę płynąc na wstecz, moment, kiedy zacznie ta kotwica wyrywać się, to czuć. Ten jacht zacznie pomalutku płynąć do przodu i to czuć. Natomiast jakie są minusy tego rozwiązania? Trzeba więcej siły do wyrwania kotwicy, bo my tutaj musimy ją wyrwać, musimy, tak naprawdę ją cały czas ciągniemy, czyli ona cały czas pracuje, jakby się miała zakopywać i to wszystko zależy teraz od dna. Jeżeli to dno porządnie zassało tę kotwicę, bardzo możliwe, że to rozwiązanie nie będzie wystarczające, żeby ją wyciągnąć. No i ten manewr najlepiej robić na kilka razy, czyli troszkę do tyłu, do przodu wyciągnąć, więc tutaj trzeba kilka razy ten manewr zrobić. W przypadku, gdyby zmienił się kierunek wiatru, no to nie możemy się ustawić płynąc do przodu dziobem i będzie nas zdmuchiwało. Dodatkowy minus to jest to, że ta osoba, która jest na dziobie, będzie musiała operować windą kotwiczną w momencie, kiedy ten łańcuch się będzie luzował, kiedy będziemy do przodu, do tyłu, do przodu. To będzie musiała, ja to nazwałem finezyjna praca na windzie, no trochę bardziej ogarnięty załogan tam będzie musiał być. A gdybyśmy rozwiązanie drugie zastosowali, to jakie mamy zalety? Tak naprawdę wyrywamy tę kotwicę za pierwszym najazdem, czyli bierzemy ją za trzon i wyciągamy i wyrywamy. To rozwiązanie wymaga mniejszej siły, bo gdyż ją wyrywamy takim naturalnym kierunku, w przeciwieństwie, tak jak tutaj, ona się może jeszcze zakopywać. Więc jeżeli ktoś będzie tutaj na dziobie, mniej doświadczony, to dla niego jest to łatwiejszy manewr, bo tak naprawdę nie musi pracować windą kotwiczną. Ale jakie są wady tego rozwiązania? No tutaj już trzeba troszkę bardziej czuć ten jacht. Trzeba być wprawionym w manewrowaniu i wiedzieć, bo tutaj jak idziemy do przodu, to nie możemy za mocno pociągnąć tej kotwicy do przodu, no musimy rozglądać się po bokach i patrzeć, ile ten jacht popłynie do przodu, no bo przy tym manewrze tak naprawdę potrzebne nam jest, żebyśmy jachtem popłynęli do przodu no maksymalnie dwie długości trzonu kotwicy. I tutaj tak naprawdę jak wyrywamy tę kotwicę, to nie czujemy, kiedy ją wyrwaliśmy. Potrzeba podpłynąć do przodu i potem zacząć ją wybierać. No ten manewr najlepiej spisuje się przy dobrej pogodzie. No jest jeszcze taki mały minus, bo przecież ten łańcuch patrzy nam wtedy troszkę w kierunku rufy i możemy, nie musimy, ale możemy porysować łańcuchem kadłub. Po jednej rzeczy należy pamiętać podczas tego manewru. Trzeba pamiętać, żeby nie uszkodzić kotwicy. W jaki sposób możemy ją uszkodzić? Możemy ją uszkodzić w ten sposób, że jeżeli będziemy przykładać siłę, bo do tej pory pokazałem idealną sytuację, czyli przykładamy siłę do kotwicy wzdłuż płaszczyzny, która przechodzi nam przez trzon kotwicy. Ten trzon kotwicy, zobacz jak jest tutaj zaprojektowany przez inżyniera. Tak, żeby przenosił siły dokładnie tak, jak są narysowane te czerwone. Jeżeli zaczniesz wyrywać tę kotwicę, przykładając siłę w tym kierunku, to zaczynasz obciążać ten spaw, oczywiście trzon kotwicy, a nawet tutaj to ucho. Więc może się tak zdarzyć. Oczywiście nie musi się tak zdarzyć. To wszystko zależy, jakie to będzie dno, bo jeżeli to dno naprawdę porządnie zaś się nam te kotwice,
Mój znajomy musiał odciąć kotwicę na Tajlandii, bo nie był jej w stanie wyciągnąć. Tak zasało przez noc stania na kotwicy koło wyspy. Tak zasało mu tam w dnie, że nie był w stanie jej w żaden sposób wyciągnąć, no i odciął, zostawił kotwicę razem z łańcuchem. A tu może być taki problem, bo jeżeli zostawimy tę kotwicę z łańcuchem, no to teraz trzeba spłynąć do bazy, w bazie muszą znaleźć łańcuch, znaleźć kotwicę, pewnie kotwicę nie będzie aż tak trudno, bo czasami zapasowe jakieś są na jachtach, ale z łańcuchem może być jakiś problem. Także jeżeli wykonujesz ten manewr, trzeba go zrobić w ten sposób, żeby siła, którą chcesz przyłożyć do kotwicy, była w kierunku zgodnym z płaszczyzną, tak jak tutaj, płaszczyzną przechodzącą przez trzon steru. Jak to najlepiej zrobić? I pokażę Ci coś, co ja uwielbiam robić. Trzeba sobie po prostu znaleźć miejsce do kotwiczenia w ten sposób, żeby na mapie znaleźć taką linię, która przechodzi przez, na przykład tak jak tutaj, przez dwie pławy. Najlepiej jeszcze, które świecą, żeby było widać je w nocy. Potem kolejną linię, tak jak tutaj, jest jedna pława i jest główka wejściowa. I mamy miejsce, gdzie ja te kotwice rzucę. Nie potrzebuję żadnych GPS-ów, nie potrzebuję żadnych namierników. Siedzę sobie wieczorkiem z kawą, patrzę sobie tylko tak naprawdę na tą pławę, na tą główkę, która jeszcze mi dodatkowo świeci. Jeszcze idealną sprawą by było, jakbym tutaj na tym moście znalazł coś, co świeci, co pokazuje, więc bym był pomiędzy dwoma światłami. Idealna sprawa. Oczywiście muszę sobie jeszcze tam wyznaczyć na tym kotwicowisku promień ewentualnej cyrkulacji, czy też ta cyrkulacja nazywa się też łukowaniem, bo przecież jak będzie łukował, tak żebym miał świadomość, że ta kotwica jest wrzucona dokładnie przeze mnie w tym miejscu. Jeżeli ona jest dodatkowo, oczywiście muszę sprawdzić, jakie jest dno, jeżeli to dno jest muliste, no bo tutaj akurat, bo to było w tym miejscu, ono było muliste, no bo to da się sprawdzić raz, że na mapie, dwa, jeżeli jest taki akwen jak tu, bo to jest na rugi, no to ten akwen jest taki mulisty. Więc jest ta świadomość, że ta kotwica zakopała się porządnie w mule. Więc taka sytuacja, nie potrzeba namierników, wystarczy tak naprawdę linie poprowadzone. Oczywiście w trakcie dłuższego postoju na kotwicy prowadzimy wachty kotwiczne. Te wachty kotwiczne zapisują, jaka jest głębokość, czy nie ciągniemy tej kotwicy. Tu będzie wiadomo, czy ciągniemy, czy nie, bo jeżeli tu będziemy sobie siedzieli na rufie, to akurat będziemy tutaj pomiędzy czerwonym a żółtym. Proszę nie zwracać uwagi, że akurat nie powinno się tutaj kotwiczyć. Pokazuję tylko taką metodę, gdzie można fajnie stać i cały czas kontrolować swoją pozycję bez używania namierników, bez używania GPS-ów. Najfajniejsza metoda, ja ją uwielbiam. Rozglądam się i widzę, gdzie jestem. Tutaj mamy dodatkowe pławy, możemy sobie patrzeć, jak to jest. Więc takich elementów na morzu można dość sporo spotkać, szczególnie jeżeli to jest przy porcie. Taki parametr można sobie tutaj kontrolować i to jest parametr JPD, on mi się bardzo podoba. I to jest parametr, który mówi, jak patrzy dziób. Dlaczego ten parametr mi się podoba? Ten parametr mi się podoba, bo on jest prosty dla nowego załoganta, dla kogoś, kto jeszcze nie wie, jak używać namierników, nie wie, jak się rozglądać, więc jak patrzy dziób? Pisać sobie, ok, dziób patrzy mi na pławę, wszystko jest fajnie. Parametr JPD, jak patrzy dziób, bardzo fajny, podoba mi się, łatwo go zapamiętać, bo to jest też inny skrót. Także to był pierwszy przykład problemu. Drugi, samoczynny wyjazd łańcucha, czyli tak naprawdę łańcuch zaczął uciekać jak wąż ze swojego legowiska. Spójrzmy na urządzenie kotwiczne, taką
ogólną jego budowę. Urządzenie kotwiczne składa się z systemu takiego mechanicznego i elektrycznego. W elektrycznym oczywiście mamy źródło prądu, mamy sterowanie, możemy mieć licznik wydawanego łańcucha, mamy zasilanie do silnika elektrycznego i tak dalej. W tym webinarze mocno pochylę się nad tym systemem mechanicznym, a dokładnie windą kotwiczną. Winda kotwiczna. Jak ktoś chce sobie kupić windę kotwiczną, to dostaje taki komplet i to jest ten kawałek, który wystaje nad pokład. Ten element znajdziemy pod pokładem. To oczywiście wszystko zależy od budowy windy, ale generalnie raczej to. Ten element tutaj po prawej to jest ta winda kotwiczna, tylko odwrócona do góry nogami, a tak naprawdę do góry śrubami. I zobaczcie, tu są tylko takie cztery śruby, którymi ta winda jest przykręcona do pokładu. Takie cztery śruby, które jak dobrze się wpatrzymy, jak są zbudowane, to one nie są przystosowane do pracy na ścinanie. Więc dlaczego zakładamy tego snabera czy też stropika? Po to, żeby nam windy kotwicznej nie wyrwało z tych śrub. Oczywiście w pokładzie powinna być wlaminowana taka gruba blacha, do której to się wszystko przykręca, ale tu są jeszcze takie śruby, które mogą się zerwać. Nie muszą oczywiście, ale mogą, więc taki tu mały element. To jest wałek, który przenosi napęd z silnika elektrycznego poprzez przekładnię na windę kotwiczną. No i tak w takim grubszym podziale możemy windy kotwiczne podzielić na dwa rodzaje. Na windy kotwiczne, które pracują w osi pionowej i w poziomej. W takiej osi pionowej najczęściej spotkamy na jachtach. Natomiast to rozwiązanie jest najczęściej spotykane już na jachtach armatorskich, stalowych, dużych. Jaka jest główna różnica między tymi dwoma windami kotwicznymi? Ano taka, że ten silnik elektryczny jest pod pokładem, a ten silnik jest elektryczny na pokładzie. Tak naprawdę cała winda kotwiczna jest na pokładzie, jest przykręcona tylko śrubami. Pod spodem mamy już tylko otwór wlotowy łańcucha do komory kotwicznej. Te windy kotwiczne są najróżniejsze, najróżniejsza budowa. Jeżeli zobaczycie taką windę kotwiczną, to ona ma hamulec ręcznie zaciskany. Jeżeli to są najczęściej spotykane na jachtach takie rozwiązania, czyli widzimy tylko taki element. Może być też winda kotwiczna z takim tutaj pokrętłem. To pokrętło to jest tak naprawdę zaciskanie hamulca. Takie windy kotwiczne najczęściej można spotkać na jachtach motorowych. One są mniejsze, o mniejszej mocy, ale zobaczcie, że też taka winda kotwiczna, pomimo tego, że wcześniej powiedziałem, że jeżeli oś pracuje poziomo, to wszystko jest nad pokładem. Zobaczcie, że jednak są takie rozwiązania, że silnik elektryczny jest pod pokładem. Także proszę się nie przywiązywać do tego zgrubnego podziału, że tak zawsze jest. Wróćmy do tego problemu, który ja doświadczyłem. Na czym polegał ten wyjazd łańcucha? A więc jest manewr zakotwiczenia, polecenie wydać 30 metrów łańcucha. Człowiek będący na dziobie, operator pilota, wydaje ten łańcuch, mówi, że jest 30 metrów, dobrze, starczy, a łańcuch jedzie dalej. Mówię, dość wydawać tego łańcucha, ale ja nie wydaję. No idę tam w tym kierunku, on mi pokazuje, dotyka tego pilota i pokazuje, że on tu klika, ale to wszystko tam samo jedzie. No i co ja widzę? Ten łańcuch wyjeżdża, człowiek klika w pilota, nie działa. No i włączają się pomysły. No tutaj
opcję wskaźnika. Dobrze, 5.40, tak. No i oczywiście włącza mi się taki komplikator, że za chwilę nastąpi pewnie coś takiego jak tutaj na tym dużym statku. Generalnie windy kotwiczne na dużych statkach są zbudowane prawie w ten sam sposób. Zasada jest ta sama co u nas. I pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, że się stanie, wyjedzie cały łańcuch. No, wyjeżdżaj cały łańcuch. Wyjedzie cały łańcuch. Tutaj jest tak, że okładziny zaczęły się palić i przestało działać hamulce na tej windzie kotwicznej i stanie się to, co przed chwilą się stało, czyli łańcuch wyrwie się z komory łańcuchowej, spadnie na dół, a kotwiczyliśmy wtedy przy takiej wyspie. Kotwiczyliśmy przy wyspie bez mariny. Trzeba by było wtedy dzwonić po nurka, który by wyciągnął ten łańcuch z dna. Pewnie ten nurek dopiero by rano przyjechał, więc no, nieciekawa wizja. Jakby myślenie dwutorowe, jeszcze leci ten łańcuch, jeszcze leci, a ja już szukam, jak zadzwonić do nurka, żeby tam wyłowił nam ten łańcuch. Oczywiście też pomysły, że może ja bym tam sam zszedł, bo tam było z 5 metrów do 5 metrów, to jeszcze tam spokojnie mogę zejść. No i drugie torowe myślenie, czy jednak to ogniwo miękkie, które jest w komorze łańcucha, czy ono wytrzyma, czy nie, czy łańcuch się zatrzyma, czy wyleci tak jak na tym filmiku poprzednim. Co jeszcze mi tam przychodzi do głowy? Przychodzi mi do głowy, że jeżeli ten łańcuch ucieka z taką prędkością, to może się tak zdarzyć, że zawiąże się tu jakiś supeł i zblokuje się tutaj w tej rurze podającej albo w otworze podającym łańcuch do windy kotwicznej i się zblokuje. Różne tam pomysły miałem w głowie, w jaki sposób sobie poradziłem, powiem później, ale teraz może wróćmy do budowy wind kotwicznych. Jeżeli pójdziesz na jachcie czarterowym albo na jakimś innym jachcie na dziób, popatrzysz na windę kotwiczną, to zobaczysz kapsle. Najczęściej spotykanym kapslem będzie taki, ja je tak nazywam kapsle, a tak naprawdę to są nakrętki, zaraz powiem więcej o tym, z jednym otworem na klucz, z dwoma otworami na klucz, może być też taki otwór na klucz, i to ten klucz się handszpak nazywa. W ten otwór też pasuje oczywiście korba od kabestanu. Może być jeszcze taki imbus i tu taka dźwigienka dodatkowo. Czyli kolejne rozwiązanie, które możesz spotkać na dziobie. Zdarza się też na jachtach, ale to już bardziej takich armatorskich, większych, że ta winda kotwiczna będzie miała też kabestan. A to rozwiązanie nie dość, że ma tutaj gniazdo na handszpak, tu gniazdo na handszpak, to tu jeszcze ma takie dwa imbusy. Więc jak pójdziesz na ten dziób, możesz się spotkać z takimi rozwiązaniami. No jak rozwiązać? No jak, okej, no to jak jest tyle rozwiązań, to co ja mogę sobie poradzić? Jak, do czego one są? Oczywiście do tego są dokumentacje techniczne, instrukcja obsługi, jak to powinno być, ale myślę, że po tym webinarze, nawet jak już teraz pójdziesz do takiej kotwiczy na dziób, to będziesz wiedział, co pokręcić, co odkręcić, żeby jednak tam hamować tymi windami kotwicznymi. Wcześniej mówiłem, że najczęściej jak pójdziesz na dziób, to będzie tylko taki element wystawał na pokładzie, więc do czego te wszystkie tutaj otwory są? Dwa otwory i jeszcze jest taki element. Zacznę od tego elementu. Zwykle zawsze jest to taki hamulec zapadkowy, który uniemożliwia wyjazd łańcucha z komory kotwicznej. Taki hamulec zapadkowy uruchamiamy, jak wybieramy
łańcuch ręcznie, jeżeli winda oczywiście na to pozwala, bo nie wszystkie windy na to pozwalają, o tym za chwilę. Więc taka mała instrukcja, taka prosta instrukcja, którą napisałem, jeżeli jest nakrętka w środku, to go dokręcić podczas pracy pilotem, czyli jeżeli pracujemy pilotem, to należy tę śrubę dokręcić, a jeżeli jest drugi otwór, to ręcznie wybieranie łańcucha. Do tego trzeba jeszcze uruchomić ten hamulec zapadkowy, że jak już tam nie będziemy mieli siły, to żeby ten hamulec zapadkowy wstrzymał jakiś wielozjęzyczny bełkot, to nie wiem, a czy jeszcze ktoś tam słyszy coś niedobrego? Czy tylko, halo? Wszystko ok, u mnie ok, nie, słyszę ok, wodnie ok, wszystko super, ok, u mnie ok. Wyłącz sobie napisy, kolego. Okej, dobra. Dobra, to dzięki, to kontynuuję dalej. W związku, no myślałem, że to może u mnie jakiś problem. Dobrze, wracam teraz do tematu. Więc to jest najbardziej złożona winda kotwiczna, jaką możesz spotkać na jachcie czarterowym, ale możesz pójść na jachcie czarterowym na dziobie, no i będzie tylko jeden taki otwór do handszpaka, a tutaj nie będzie. No i jak dokręcić podczas pracy pilotem? Wtedy to rozwiązanie jest trochę inaczej zbudowane. Oczywiście, to nie jest tak, że zawsze się tak, to rozwiązanie, które ja mówię, zawsze tak będzie. Te windy naprawdę mają mnóstwo rozwiązań. Generalnie to, co mówię, to powinno się sprawdzić, ale może być różnie. Więc to będzie do handszpaka po to, żeby ręcznie wybierać łańcuch. Ale ręczne wybieranie łańcucha może też oznaczać to. Dzwoniłem do Błażeja z Kołobrzegu, to jest bosman, który zajmuje się jachtami czarterowymi w Kołobrzegu, polecam, dobrze to robi, powiedział, że u niego na wszystkich jachtach nie ma możliwości wybierania łańcucha handszpakiem. Żadna z wind kotwicznych nie ma takiego rozwiązania. Dlaczego? No odpowiedź wydaje się dość oczywista, gdyż te windy są po prostu tańsze i dlatego są montowane na jachtach czarterowych. W związku z tym trzeba po prostu działać tak jak na obrazku. Ten otwór, który będzie służył tam na tych windach kotwicznych, będzie służył tylko i wyłącznie do awaryjnego zrzucenia łańcucha. I takie jeszcze jedno rozwiązanie, czyli tu mamy taki dings, taki element, który wyciągamy. Jak wyciągniemy ten element, to wychodzi taki trzpień i ten trzpień podczas rozwijania łańcucha rozblokowuje nam sprzęgło i łańcuch sam wyjeżdża. To jest takie bardziej złożone rozwiązanie. Ja powiem, że nie widziałem takiego rozwiązania na jachcie. Może to na końcu ktoś się podzieli swoim doświadczeniem. Taki rysunek schematyczny tej windy. To teraz pokażę wam, w jaki sposób ta winda kotwiczna jest zbudowana, taka typowa, którą znajdziemy na jachtach czarterowych. A więc z pokładu wystaje nam wałek napędowy z tego silnika elektrycznego. Tutaj jest rowek na klin. Wkładamy ten klin. Przychodzi pierwszy element, tam są jeszcze podkładki, ale na potrzeby tej prezentacji już nie będę o tych podkładkach wszystkich opowiadał. Przychodzi dolny stożek hamujący. Pewnie technicznie jakoś inaczej się nazywa, ale ta nazwa jakby oddaje dokładnie ideę, po co jest ten element. Dolny stożek hamujący. Potem na ten dolny stożek hamujący, który jest osadzony na klinie, a więc on jest zblokowany razem z silnikiem elektrycznym, czyli
jak silnik elektryczny pracuje, to on zawsze będzie się obracał. Na ten dolny stożek hamujący przychodzi ten orzech, o którym pisaliście w trakcie tego quizu. I ten orzech, zaraz więcej o funkcji orzecha, ten orzech ma też tutaj powierzchnię pod takim samym kątem, jak ten dolny stożek hamujący, ale zobaczcie, orzech nie ma tutaj klinu. Czyli oznacza to, że jak teraz dołożymy górny stożek hamujący i ten górny stożek hamujący nie będzie ściśnięty z tym dolnym, do tego służy śruba, ale zaraz o tym, to orzech będzie się obracał. Czyli bardzo możliwe, że będzie uciekał nam łańcuch. Tak też się robi, że takie ręczne zrzucenie łańcucha to jest tak naprawdę rozłączenie tych dwóch elementów hamujących na orzechu. Na to przychodzi nakrętka, ale w tym rozwiązaniu technicznym tak naprawdę to nie jest nakrętka, a taki kapsel, proszę zwróćcie uwagę, że tutaj są powycinane takie otwory. Ten kapsel, z tego kapsla z dołu wystają takie trzpienie, które wchodzą tutaj w ten orzech i ten kapsel właśnie ma gniazdo na handspak. I to wszystko jest skręcone tutaj razem i dzięki temu ten orzech nie obraca się. Więc jakie były możliwe przyczyny, że ten łańcuch wyjeżdżał z jachtu? Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest wyrobiony orzech windy wraz z rozkalibrowanym łańcuchem. Orzech to jest nic innego jak taka zębatka, po której podróżuje sobie ten łańcuch. Jak ktoś miał okazję jeździć takim rowerem, gdzie łańcuch był rozciągnięty, czyli tutaj w tym języku takim jachtowym będzie to nazywało się rozkalibrowany łańcuch, to ta zębatka na rowerze tam przeskakiwała. Więc to był mój pierwszy pomysł, bo to nie był najmłodszy jacht, że ten jacht jest, że ten łańcuch na tym jachcie jest albo rozkalibrowany, albo ten orzech jest wyrobiony, a generalnie mogą oba te elementy być już wyrobione. Trzecia przyczyna to tak naprawdę, że nie była skręcona na górze ta nakrętka. Jak się dokręca tę nakrętkę? Ja pozwoliłem sobie tutaj wyjąć zdanie z instrukcji obsługi jednego z producentów. To akurat nie jest ten producent, ale znalazłem instrukcję i w tej instrukcji dowiemy się, że włóż dźwignię sprzęgła, czyli tak naprawdę handspak. Tutaj jak widać do tych otworów pasuje też korba, do cygańskiej nasadki napędu i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek. Z ruchem wskazówek zegara oczywiście, aby upewnić się, że sprzęgło jest dokręcone. Bardzo podoba mi się to nakrętka cygańska, tłumaczenie dokładna kalka z angielskiego, no bo po angielsku ten element nazywa się gypsy. Handspak do windy kotwicznej to też jest korba do gabestanu, więc jak tam już widziałem, że ten łańcuch tak ucieka, to pierwsza myśl wrócić się po korbę, ale na szczęście w komorze kotwicznej był tu handspak. I czym się różni tak naprawdę handspak od korby do kabestanu? Tym, że handspak nie ma tego tutaj takiego elementu, takiego z tym motylkiem, który nie pozwala wyjść korbie, jeżeli jest już zamocowany w tym kabestanie. Więc tym się różnią handspaki, które możemy znaleźć na jachcie. Oczywiście tym handspakiem możemy sobie też odkręcić. Pewnie nie, tak, nie wszystkie, bo różne są rozwiązania, odkręcić sobie otwory do zbiorników z wodą albo z paliwem. Są różne rozwiązania, ale najczęściej są na takie gniazdo.
No jak ja sobie poradziłem? Poradziłem sobie w ten sposób, że jednak ten hunchback tam był. Włożyłem w ten otwór, skręciłem i łańcuch kotwiczny wyhamował, więc wizja szukania nurka odeszła, jesteśmy uratowani, możemy powtórzyć manewr kotwiczenia, no bo jak już ten łańcuch się tam zrzucił, zjechał na taką kupę, no to trzeba było poprawić manewr kotwiczenia. I to nie koniec przygód, bo ach, tu mam jeszcze jeden taki rysunek, takie zdjęcie. A co jeżeli te dwa otwory do hatchpaka nie są? Ten środkowy nie jest w osi symetrii. Więc zobacz, że jest jeszcze kolejne rozwiązanie, które tak naprawdę po wejściu na jacht czarterowy należałoby pójść sobie i zobaczyć, jak to działa. Zasada działania będzie taka sama jak tutaj, tylko ten otwór po prostu jest tutaj zamontowany mimośrodowo po to, żeby nie osłabiać tutaj tego materiału, tej nakrętki. Tak? Czyli ten otwór jest zrobiony z boku po to, żeby ta nakrętka mogła być tańsza w produkcji, mogła ważyć mniej. No i to nie koniec problemów, no bo jak już dokręciłem tę nakrętkę, a wierzcie mi, jak już wiedziałem, że to ją tak dokręciłem, że aż tam z niej woda morska z poprzednich czterech rejsów wyciekła. No i ten operator, przyzwyczajony do tego, że jak pracuje pilotem, to ten łańcuch, no bo to nie jest tak, że zdarzyło się od razu. Od razu trzeba podkreślić, że ten operator nie miał dużego doświadczenia. Kilka razy w życiu rzucał windę, no ale po prostu doszedł do wniosku, że skoro przeskakuje ten łańcuch, no to tak musi być. Przyzwyczajony do tego, bo tak jak tam obsługiwał, no nie powiedział o tym, tak? Bo gdyby tam powiedział, to wcześniej można by było zareagować. Przyzwyczajony do tego, że ten łańcuch się tutaj ślizga, wcisnął ten pilot i wcisnął w ten sposób, że ta kotwica została po prostu całym impetem wciągnięta tutaj na łoże, a łańcuch naprężył się jak struna w gitarze i urządzenie stanęło. On jeszcze o tym nie wiedział, ale podczas kotwiczenia, jak chciał zrzucić kotwicę, to mówił, że nie działa. Kurczę, dopiero działała, a teraz nie działa. Czemu? Jaka jest przyczyna? Przyczyną jest ślimak. Oczywiście to nie jest ten ślimak ze zdjęcia. To nie jest tak, jak kiedyś pod maskę mojemu koledze wszedł kot i myślał, że pasek klinowy się poluzował, jak zobaczył, że to kot. Potem tym kotem się zaopiekował. Ale to nie jest ten ślimak, tylko ślimak stąd. O tym, co jest na pokładzie, powiedziałem. Winda kotwiczna, elektryczna, no bo mogą być jeszcze hydrauliczne, jest napędzana silnikiem tutaj elektrycznym. A ten element to jest przekładnia ślimakowa. I w tym pudełku mieszka związek heteroseksualny, ślimak i ślimacznica. Zalet wszystkich i wad tego rozwiązania nie będę opowiadał. Najważniejszą zaletą tej przekładni zębatej jest to, że ona jest samohamowna. Co to znaczy? Jeżeli my wyłączymy silnik elektryczny, nawet jakbyśmy go tutaj odkręcili, to ta samohamowność tej przekładni polega na tym, że nam łańcuch nie spadnie. Czyli przekładnia ślimakowa jest samohamowna i dzięki temu możemy pływać sobie z kotwicą, która nie jest zabezpieczona, bo ten element, czyli ta przekładnia ślimakowa, trzyma nam, żeby kotwica nie wyjechała razem z łańcuchem. No ale tutaj nastąpiło tak naprawdę odwrotne zjawisko. Jak
jak wcisnął ten operator guzik na pilocie i wjechała z całym impetem ta kotwica razem z łańcuchem, to tutaj na tym połączeniu ten ślimak ze ślimacznicą się zblokował. W ten sposób, że jeżeli wciskaliśmy pilota, żeby wydać kotwicę, to po prostu ten wałek nie chciał w ogóle ruszyć. Co prawda nie powinno się tak zdarzyć, bo ta przekładnia ślimakowa jest tam zalana olejem, no ale się zdarzyło. No jak ja sobie poradziłem? Poradziłem sobie w ten sposób, że odkręciłem tą nakrętkę górną, która ściska te hamulce, i jeszcze nie puścił wtedy ten łańcuch. Jeszcze nie puściła ta przekładnia, bo ona była tam mocno zagnieżdżona. Dopiero musiałem mocno uderzyć tutaj od góry. To połączenie się poluzowało, orzech odbił od tych stożków. Łańcuch się poluzował, można było to z powrotem skręcić. No i tego wieczora sobie już zakotwiczyliśmy i nie było więcej przygód z windą kotwiczną. Tam jeszcze był taki inny problem, bo nie było dna piaszczystego, tylko dno było porośnięte poważnie zielskiem, ale to może na inne spotkanie. Kotwiczenie, czy ono jest ważne? Jest ważnym elementem. Tu jest zdjęcie, jak swego czasu tutaj rzuciłem kotwicę. Jacht zaczął łukować, zaczął ciągnąć kotwicę. No i tu się zerwał i poszedł w morze. Ja byłem wtedy na lądzie. Albo dlaczego, tu jest też taka ciekawa, dlaczego w ogóle jacht, który stoi na kotwicy, wykonuje taką fasolkę, jak tam GPS włączymy? Jedną z przyczyn to jest właściwość amortyzująca łańcucha, czyli jak pracuje ten łańcuch. Kotwiczenie jest ważnym elementem w planowaniu rejsów i w realizacji rejsów, dlatego znalazło się w moim autorskim kursie kapitańskim, który przygotowuje kapitanów do profesjonalnego planowania i realizacji rejsów. Ostatnio rozmawiałem z jednym z kursantów i on mówił, przed tym kursem to ja intuicyjnie to wszystko wiedziałem, a w tej chwili jest tak, że ja to mam wszystko poukładane. I tak to jest poukładane. Na pierwszych zajęciach przygotowujesz sobie plan pilotażowy, on też się nazywa plan pilotowy, czyli podejście do portu. Uczysz się wykorzystywać tego, co wszystko widać dookoła, tak jak ja pokazałem podczas kotwiczenia. To jest taka super zabawa, że zaczynasz dostrzegać po tym, jak tutaj opracujesz swój plan pilotażowy, bo po każdych z tych zajęciach dostajesz pracę domową. Zaczynasz dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie było widać. Potem opracowujesz plan pełnomorski, czyli na morzu. Okazuje się, no na tym morzu jest mnóstwo rzeczy, które pomagają żeglować. Przechodzimy do nawigacji meteorologicznej. Kotwiczenie, czyli taki element, który przed chwilą tutaj opowiedziałem. Tam się dowiesz, dlaczego właśnie stojąc na kotwicy łukujesz. Dlaczego patrząc ze swojej kabiny przez małe okienko nagle widzisz, najpierw widzisz ląd, potem odjeżdżasz, o ile tam zwykle się odjeżdża. Odpowiedzialność prawna kapitana, odpowiedzialność prawna kapitana. Tu się dowiesz, jakie masz prawa, obowiązki, za co odpowiadasz, z jakich kodeksów odpowiadasz. Tu się dowiesz, jak jest zbudowana umowa czarterowa. Tak naprawdę nie umowa czarterowa, bo żaden z nas nie podpisuje umowy czarterowej, bo podpisujemy umowę na kodeksie cywilnym, a nie na kodeksie morskim. To w kodeksie morskim są umowy czarterowe. Tutaj się też dowiesz, jakie są ubezpieczenia i jakie ubezpieczenie
pokryje jakie szkody. Bezpieczeństwo tutaj przygotuje cię do przeprowadzenia dobrej odprawy bezpieczeństwa. Tu się dowiesz, jakie jest wyposażenie na jachcie, jakie ma ograniczenia to wyposażenie, bo są ograniczenia. Jak się zachować w sytuacjach awaryjnych, czyli jak dobrze przeprowadzić alarm na przykład pożarowy. Ile czynności musi każdy przeprowadzić. Przeprowadza czynności takie dla dobra jachtu i dla dobra dla siebie, bo generalnie każdy pożar kończy się opuszczeniem jachtu i trzeba przygotować. Jedni gaszą, drudzy przygotowują do opuszczenia jachtu. Kompetencje miękkie. Te kompetencje miękkie już się przewijają od początku. Kompetencje miękkie, tutaj uczysz się zarządzać załogą, jak rozwiązywać konflikty, a przede wszystkim jak do nich nie doprowadzić. Dowiesz się, jakie są najczęstsze przyczyny konfliktów na jachtach pomiędzy kapitanem a załogą, a między załogami, czego załoganci nie lubią, a czego kapitanowie nie lubią. To tu. Potem są dwa dni warsztatów. Dwa dni warsztatów są po to, żeby przećwiczyć to, co się tutaj nauczyłaś, co się nauczyłaś. Tutaj nawigacja meteorologiczna. Dostajesz zadanie i podejmujesz decyzje strategiczne. Na przykład, czy wypływać teraz w morze, czy może jednak poczekać do rana? Jak wypłyniesz w morze tego samego wieczoru, liczysz wszystkie poprawki. Tutaj policzysz wszystkie poprawki, łącznie z poprawką nawet na sternika, bo też taka istnieje przecież. W tej nawigacji meteorologicznej nie będzie prądów i pływów. Manewrowanie. Ćwiczysz manewrowanie na łódkach, na modelach. Trening kompetencji miękkich. Trening kompetencji miękkich już zaczynasz od momentu, kiedy wejdziesz na salę. Robisz pierwszą odprawę, która nazywa się expose kapitana, czyli jak ułożyć załogę od początku. Jak to wszystko sobie ułożyć. Mam tu takich parę takich informacji, które już zebrałem ze swojego doświadczenia, z innych, czego załoganci nie lubią. To jedną rzecz mogę tam zdradzić, na przykład zbiórka na odprawę bezpieczeństwa. Informacja minuta przed. A ktoś akurat siedzi w kiblu. Nic bardziej kogoś nie denerwuje, jak minutę przed dostanie, że jest zbiórka na odprawę bezpieczeństwa. Trening odprawy bezpieczeństwa. To tu wyjdziesz przed całą grupę, która jest zgromadzona na tym szkoleniu i zrobisz swój kawałek odprawy bezpieczeństwa. Tu cię też nauczę, jak mówiąc do jednego, w jaki sposób mówić, żeby wszyscy myśleli, że mówisz akurat do tego człowieka. No i zarządzanie załogą cały czas się tutaj będzie przeplatało. Potem jest 4 dni rejsu treningowego i tutaj już są symulacje, tu jest pożar, tu jest awaria, jak działać. Na końcu dostajesz feedback, dostaniesz informację, gdzie poprawić swoje kompetencje, gdzie jesteś mocna, gdzie jesteś mocny, co ci dobrze wychodzi, co ci lepiej wychodzi. Generalnie na tym 3-tygodniowym rejsie wszystko to wychodzi, bo tutaj jest dużo pływania i jest zmęczenie. Jak nie będziesz mogła uczestniczyć w którymś ze spotkań online, one są wszystkie nagrywane, możesz sobie potem na YouTubie to odtworzyć. Jakie kolejne webinary Sail for Quest zaplanował? Na jutro zapraszam na Meteorologię dla żeglarzy. Krzysztof Drozdowski będzie opowiadał, jak zmienia się pogoda w trakcie ciepłego frontu. Jutro będzie opowiadał, jak możemy to rozpoznać. Ma też swoje zdjęcia z ostatniego ciepłego frontu, który przechodził przez Polskę, więc bardzo fajna prezentacja. Ja będę uczestniczył tylko w tej prezentacji, nie będę tam za dużo mówił, tylko przywitam wszystkich. A za tydzień już rozpoczynamy kurs Meteorologię dla żeglarzy, inne podejście. Zapraszam na YouTube'a, tam jest cały webinar, w jaki sposób będzie przeprowadzany ten kurs meteorologii. Tu zostało tak naprawdę jedno miejsce, więc jeszcze można się zapisać.
ale obiecałem, że będzie ileś tam, będzie więcej ileś tam tych webinarów, więc te webinary teraz realizujemy. W czwartek powinna się na Facebooku pokazać informacja o kolejnym webinarze, który będzie w kolejnym tygodniu, ale pracujemy teraz, czy uda nam się dopiąć wszystkie guziki tak, żeby można było ten webinar przeprowadzić już za tydzień w czwartek. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział. To, co tutaj zamieściłem, to jest zdjęcie kotwiczenia z podwieszanym łańcuchem na bojach pływających. Gdzie to się stosuje i po co to się stosuje, to od razu powiem. To się stosuje, jeżeli mamy rafy koralowe, po to, żeby łańcuchem, jak jacht myszkuje, żeby nie zniszczył tej rafy. Takie rozwiązanie się stosuje, także takie ciekawe zdjęcie jeszcze tutaj znalazłem na dzisiejsze spotkanie. Serdecznie dziękuję. Teraz pochylę się nad pytaniami i odpowiedziami, wyłączę nagrywanie, tak żeby można było zadawać też pytania głosem i podyskutować.